Widzisz, on dokucza, i dlatego, że nie może nic zrobić, a on dokucza, to on nie może, wiesz, się pogodzić z tym, że nie może nic zrobić. No, 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 no właśnie. Tak. Właśnie. No. Mareczek to jest w sumie samotnikiem, on jest, wiesz, samotnikiem, że ja mówię, że ty byś nawet nie miał co dać Panu Bogu zaoferować za darmo, bo w sensie takim, że jak, czy byłeś świadkiem Jehowy, dla mnie to mogłeś być i adwentystą, ale jeżeli brałeś meble, różne rzeczy, pieniądze, dobra, to czasem możesz pozytywnie coś powiedzieć w sensie obrony, a on nie ma czegoś takiego, żeby się za kimś, czymś mógł wstawić, obronić. On w nic nie wierzy, tam gdzie by te pieniądze dostał, to mógłby dostać pod cerkwią, mógłby dostać pod baptystami i jego to nic nie obchodzi, aby mu dali, a on nie jest przywiązany do jakiejś wiary, do jakiegoś Pana Boga, żeby kogoś mógł obronić, jak zachodzi taka potrzeba. Rozumiesz? O to chodzi. Bezinteresownie, no. No to właśnie. To on był kiedyś ze mną w Białymstoku, u takiej pani Orzechowskiej. Ona jako pierwsza do nas kiedyś z Biblią przyszła. Ona kilka on tam rzeczy powiedział, słów, zdań. Ona powiedziała, że on nie ma serca. Jak jej nie patrzył, jak nie słuchał, nie słyszał tego. Ja tak myślę, dlaczego ona mi to tak powiedziała? Ale to było tak oczywiste, że on nie ma serca dla pewnych uczuć, że każdego by zdradził za 5 złotych, nawet by swoją matkę utopił za 5 złotych. No niestety, taka jest prawda. I on jest jaki jest, rozumiesz? A tym bardziej ty byś mu osobą bliską, rozumiesz?